Cześć, jestem Genesis Astat 700. Dzisiejszy film jest o mnie, więc twierdziłem, że nie potrzebuję nikogo, kto tylko zasłoni mnie przed kamerą. Ale Astat 700 musiał się tu jakoś znaleźć, a do tego byłem potrzebny ja, bo 20-kilogramowe pudełko na drugie piętro samo się nie wniosło. A po otwarciu tego pudełka fotel należy złożyć. W razie czego jest instrukcja w formie wideo na YouTube, ja natomiast spróbowałem swoich sił korzystając z prostej wydrukowanej instrukcji. Każdy z elementów zapakowany jest oddzielnie w folię bąbelkową, więc już po zakończeniu składania będziemy mieli jeszcze trochę zabawy. A samo składanie to trochę jak takie Lego, tylko z kilkoma śrubkami. A wszystkie z tych śrubek wkręcimy dołączonym do zestawu kluczem imbusowym, to dobrze, bo nie musimy posiadać żadnych narzędzi. Liczba śrub jest wyliczona, nie dostajemy żadnych zapasowych, więc lepiej ich po prostu nie gubić. Jest ich łącznie 13, w tym 3 z podkładką sprężystą. Fotel można spokojnie złożyć w jedną osobę, choć dobrze jest mieć coś miękkiego, na czym będziemy mogli te elementy położyć w wygodnej do skręcania pozycji. Po niedługim czasie staje przed nami Astat 700 w pełnej okazałości. Uważam, że fotel prezentuje się nieźle. Wszechobecna czerń wygląda elegancko, a poza wyszytym logiem producenta na zagłówku, który w razie czego możemy po prostu wyjąć, żadne brandowanie nie rzuca nam się w oczy. Żeby nie było, że loga nigdzie nie ma, metka na górze oparcia oraz tabliczka z tyłu i naklejka, ale wiecie co dzieje się z twardymi naklejkami, gdy naklejone są na wypukłą powierzchnię. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że zarówno oparcie, jak i siedzisko nie są elementami wypełnionymi gąbką. Zamiast tego mamy tutaj siatkową tkaninę Pure Flow Plus. Ta siatka sprawia dobre wrażenie, nie miałbym strachu usiąść w niej na przykład w spodniach z suwakami z tyłu, tak żeby je nie porwać. Faktycznie to siatka jest najbardziej przewiewnym z dostępnych materiałów, natomiast ja nigdy nie miałem problemu z normalnymi tkaninowymi siedziskami, natomiast oczywiście unikam obić skórzanych i pseudoskórzanych. Siedzenie na tej siatce przypomniało mi prycze plecione na obozie harcerskim. Ta siatka pod naszym ciężarem ugina się w inny sposób niż robiłaby to gąbka. Dla dziennikarskiej rzetelności muszę dodać, że mamy tutaj mały fragment z gąbki, który jest pod naszymi udami. Przez tę siatkę widać zarówno wnętrze fotela, jak i podłogę i dosłownie można tam włożyć rękę. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to po 3 miesiącach ta siateczka się nie zmechaciła, więc jest szansa, że fotel się za szybko nie zużyje. Pięcioramienna, aluminiowa podstawa to najbardziej gamingowy element z całości, bo zawiera ponadprogramowe dekoracje. Kółka mają 60 mm, ich materiał według strony producenta to nylon z powłoką Careglide. Fotel jeździ cichutko po podłodze, to bardzo dobrze. Regulacja wysokości podparcia odcinka lędźwiowego została nazwana technologią ExoBase. Ja jestem raczej niższy, więc dla mnie odpowiednie jest jedno z dwóch najniższych ustawień. Jest to 8 plastikowych żeberek, akurat to, że są plastikowe może być zaletą, bo one trochę ułożą się pod ciężarem. Jeśli ktoś się boi, że powinna to być gąbka lub poduszka, bo plastik będzie za twardy, spokojnie, nie będzie. Mamy tutaj regulację głębokości siedziska, ja nigdy nie przykładałem do niej większej wagi, natomiast oczywiście lepiej, że jest, niż jakby jej nie było. Możemy oczywiście odchylić oparcie i zablokować je w wybranej pozycji. Ja akurat z tego nie korzystam i zawsze używam fotela zablokowanego maksymalnie pionowo, ale gdyby ktoś chciał się zrelaksować, to oczywiście jest taka możliwość. Zagłówek ma regulowaną wysokość i kąt nachylenia. Jest tak wyprofilowany, że raczej nie oprzemy o niego głowy podczas pracy, raczej w chwili odpoczynku, dlatego musimy go potraktować jako swoisty dodatek. Podłokietniki 3D to nic innego jak podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach, a są to wysokość, wysunięcie i kierunek. Materiał podłokietników jest dość miękki, dzięki czemu trzymanie na nich rąk nie sprawia dyskomfortu, w przeciwieństwie do jednego z krzeseł z Ikei za tę samą cenę co Astat 700. Regulacja wysokości siedziska pozwala je ustawić w zakresie pomiędzy 44,5 a 51,5 cm i realizowana jest dzięki podnośnikowi gazowemu klasy 4, to teoretycznie najwyższa klasa. Niska pozycja jest w porządku, stópki przyjemnie spoczywają na podłodze, ale górna granica mogłaby być trochę wyżej. Na to wrażenie składa się pewnie jednocześnie zakres podnośnika i to, że w siatkowe siedzisko się troszkę zapadamy. Na stronie producenta jest informacja o gamingowej stylistyce. I tutaj nie mogę się do końca zgodzić, bo na szczęście ten fotel ma kształt normalny, biurowy, a nie gamingowy. Astat 700 nie jest wyposażony w kubełkowe oparcie, które, umówmy się, w domu nie jest nikomu potrzebne, a niektórym firmom z jakiegoś powodu udało się wypromować taki kształt fotela rodem ze sportowych samochodów. Przechodząc do moich wrażeń, ja ten film nagrywam po ponad 3 miesiącach spędzonych z tym fotelem, więc nie jest to opinia po tygodniu użytkowania.
Ogólnie moje wrażenia są pozytywne, przez cały ten czas nie pojawił się u mnie na przykład żaden ból pleców, a także żaden z elementów fotela, czy to siedzisko, czy oparcie, czy podłokietniki, nie wywoływały żadnego dyskomfortu. Pamiętajmy jednak, że tematy takie jak dopasowanie fotela to sprawa bardzo indywidualna, ale tutaj przy moich 175 cm wzrostu i raczej dosyć standardowych proporcjach ciała, ten fotel dobrze spełniał swoje zadanie. W razie czego producent rekomenduje fotel dla osób o wzroście pomiędzy 160 a 195 cm, a limit dopuszczalnej wagi określony został na 120 kg. Przez ten czas testu nie pojawiły się żadne oznaki zużycia fotela, co pozytywnie rokuje na kolejne miesiące użytkowania. A teraz czas na wady. Po pierwsze, w mojej opinii regulacje niektórych elementów stawiają zbyt mały opór. Podłokietniki zdarza mi się przypadkiem wysunąć siadając i obrócić wstając, a opierając się o fotel łatwo obniżymy zagłówek. Oparcie nie uda nam się też ustawić bardzo pionowo, co może nie jest najbardziej ergonomiczną pozycją, ale jeśli ktoś miałby taką potrzebę. Mimo zablokowania w możliwie pionowej pozycji, oparcie z siedziskiem troszkę się odginają, zanim natrafią na blokadę. Powiedziałbym też, że siatka jest mniej przyjemna dla gołej skóry niż inne materiały. Nie ma w niej co prawda nic, co by drapało skórę, ale jest bardziej chropowata niż tkanina czy skóra. Astat 700 wyceniony jest na niecałe 1000 zł. To więcej niż na przykład najpopularniejsze krzesło biurowe z Ikei, ale jednocześnie to dużo mniej niż typowe fotele ergonomiczne klasy biurowej. I określenie tego w ten sposób, że ten Genesis jest gdzieś po środku, jeśli chodzi o cały ten rynek, będzie no może mało precyzyjnym, ale raczej prawdziwym stwierdzeniem. Jeśli natomiast to początek trendu odchodzenia producentów sprzętu gamingowego od foteli kubełkowych, to jeśli o to chodzi, to jestem jak najbardziej za.